Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w ogóle reaguje. Reagujemy na kolejny odcinek Azji Express. Szok! Nie wiem, czy to nie był mój najbardziej nerwowy dzień psychicznie. Jeśli nie widziałyście z nami pozostałych wcześniejszych odcinków Azji Express, To wstyd po pierwsze, a po drugie możecie to nadrobić. Wbijajcie do playlisty w ogóle reaguje, gdzie znajdziecie pozostałe odcineczki, które omawiamy. Ja w ogóle nie wiem, Grażynka, czy po prostu ostatnio jak oglądaliśmy, były te dwa odcinki, bo mieliśmy zaległe i byliśmy tacy zmęczeni trochę po tej Polsce. Mhm. Ale jakoś ten ostatni odcinek mi się bardziej podobał i jestem jakiś taki bardziej nim podekscytowany. Nie cieszę wiem, się. Czy tak masz. Cieszę masz się. Tak? Nie. Nie. No dobra, okej. Okay. To lecimy, słuchajcie, bo już zostały nam cztery pary. Tak, cztery pary. I co tam się dzieje? Dostają talizmany, ale w zamian muszą przewieźć typów przebranych za jakieś bożki. Za bogów muszą przewieźć ich do świątyń. Złóż go. Siadaj, Boże. Od tyłu musi iba wejść. Od tyłu, from the trunk. O co chodzi? Wyobraźcie sobie, że po prostu, no nie wiem, są jacyś aktorzy, ludzie i oni mają nałożone na siebie, no coś takiego w stylu jak maskotki na jakichś takich, nie wiem, karnawałach, czy albo placach, jak jesteście, albo jak są jakieś mecze, coś takiego. Po prostu ma wielką głowę i wielki strój jakiegoś takiego bożka. No i wiadomo, że to nie będzie takie proste, ponieważ przez ten strój, no ta postura jest taka większa. Tak. Więc na przykład ta osoba nie usiądzie sobie w takim samochodzie. W zwykłej taksi nie wejdzie. Dokładnie, więc trzeba ich jakoś przetransportować, tylko jak? To nie przywal mi w twarz, jak usiądę. Tak. Nie, będziemy się uczyć. Myślę, że Rafał cię znienawidzi po tym dniu. Ale najpierw musieli jeszcze ułożyć makietę świątyń. Tak, było coś z makietą świątyń. To takie na szybko, żeby tak po prostu szybko walnąć i lecimy dalej. Ogólnie górale kazali swojemu bożkowi wejść do samochodu osobowego przez bagażnik. No właśnie, k***a Boże. Dawaj, go. Tak, żeby się czołgał jakby przez bagażnik i ten bagażnik, jakby wiecie, był jakąś kłodą. Połączyło się, w sensie te siedzenia z tyłu się opuściło i on tak sobie leżał. A jak my wejdziemy? No z jednej strony trochę zabawnie, z drugiej strony trochę niezręcznie, bo jednak jest to jakaś osoba, która w tym wielkim, niewygodnym, pewnie gorącym stroju... Nie jechałeś nigdy w bagażniku? Nie. No, ja jechałem. Panie Boże! Jak like this. Złożyliśmy tylnie siedzenia, otworzyliśmy bagażnik. Bo ja głową do środka. W sensie, no nie wiem, oceniajcie sami to jak chcecie, ale taka ciekawostka, że właśnie w tym momencie, jak w wielu zresztą innych momentach w przeszłości, widać ten taki mega duży kontrast pomiędzy chociażby właśnie góralami, a Piotrem Głowackim. Głowackim, tak. Kam. Straciliśmy w chuj teraz czasu. Żasz! Jakby niby mamy tutaj do czynienia z samcami, takimi wiecie, normalnymi, ale jednak mam wrażenie, że ich rozumowanie na wiele tematów jest kompletnie odmienne. To prawda. I tak on na przykład, Piotr, wypowiadał się, że nie wyobrażałby sobie kazać no, tej osoby. Powiedział dosłownie, no. Nie będę upychał do bagażnika Boga. Szanujmy swojego Boga i dojedziemy. To po pierwsze, a po drugie powiedział, że no on jako aktor, no po prostu nie wyobraża sobie tego, że to są też wynajęte jakieś osoby, nieważne czy aktorzy czy nie, ale to są ludzie, tak? Którzy robią to w ramach po prostu swojej pracy. No też chciałby, aby to ich przeżycie nie było jakieś traumatyczne i nie wiem, nieprzyjemne do granic możliwości. No a panowie mieli na to wyjebać, ponieważ po prostu zależało im na czasie i myśleli o sobie w tym momencie. Pociągnijmy na dom. O, jest! I wcisnęliśmy Boga do bagażnika. No ale Piotr taki jest. Piotr jest takim mężczyzną, jakich chciałbym więcej. Czyli po prostu wrażliwy. Empatyczny. Empatyczny. Pozwala, żeby żona na niego krzyczała i nim dyrygowała. Tu jedzie autobus, a gdzie jest przystanek? Gdzie tu się przechodzi, no? Górą. Nie, no to jest teraz to jest tragedia jakaś. Tolerancyjny, rozumie wszystko, lubi tańczyć, lubi naturę, wiecie o co chodzi? Taki po prostu jakby połączony bardziej z tą ziemią niż po prostu taka barbarzyńska dzicz. Rozumiecie o co chodzi? Idźmy dalej. Wow. Źle zrobiliśmy.
prosto na przystanek autobusowy i autobusami byśmy tak wyjechali. Podjęliśmy złą decyzję i mówili... Ja powiem, no to się zdenerwować. Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, że w ostatnim odcinku było to spięcie Agnieszki i Józka, jak oni tam walczyli o te monety w paszczy Smoga. No było, ono wzbudziło też duże kontrowersje u nas na kanale, tak, jak je omawialiśmy. Ale widziałem, że głosy były bardzo podzielone. Tak, też tak widziałem. Że po prostu komentarz za komentarzem, jeden komentarz, że Agnieszka jest jakaś walnięta, górale super, a zaraz, że oni są jacyś seksistami, Agnieszka super i po prostu takie... Ale że spoko, po pierwsze, pamiętajmy, że to jest program rozrywkowy. Dokładnie. Myślisz, że oni znaleźli taki transport? Nie. I chociaż domyślam się, że wtedy na miejscu tamte emocje były prawdziwe i żywe, to już jest, to już się odbyło. I myślę, że każdy z tych uczestników przyzna, że no nie wiem, nie wydarzyło się nic takiego, co nie wiem, miałoby jakoś strasznie wpłynąć na ich życie. No nie wiem, ale wiesz, o co mi chodzi? No wiem, wiem. Żeby jakby po prostu nie skupiać się tak na tym i nie ciśnieniować tak i nie być i nie taki, przeżywać tego zbyt bardzo. Ty kocham, tych nienawidzę tak. I w ogóle jakby... Trochę na chillu i też fajnie by było jakby właśnie, tak jak może dawniej trochę, ludzie bardziej potrafili ze sobą dyskutować i na przykład przedstawiać swoje zdanie. No nie wiem, moim zdaniem oni mieli rację, ponieważ bla bla bla, a moim zdaniem ona miała rację, ponieważ bla 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 i na przykład, żeby można było to tak zostawić i każdy niech sobie wyciągnie z tego co chce, a niekoniecznie się obrzucać błotem, bo ja mam rację. Nie wiem, czy te czasy jeszcze kiedykolwiek wrócą. No nie wiem, no ale możemy próbować, słuchaj, no. Możemy próbować. Siadaj, mordo. A, ja nawiązałem do tego, ponieważ Agnieszka ewidentnie ma nadal jeszcze trochę urazę do Józka i rzuciła taki komentarz niezbyt... No chyała go przytyknąć, no chyba chciała go przytyknąć, tak, bo powiedziała, Józek jest synem bogatych górali. Tak, tak, tak. Tak powiedziałem. Jest Janek, który jest mistrzem świata. Józek jest... On jest, czekaj, on jest chyba dzieckiem bogatych górali, nie? Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale zacząłem trochę inaczej na niego patrzeć, przyznam. Tak? Aż tak? Tak. Że ma jakieś ekskluzywne oscypki, w tym sensie, tak, zdrościsz mu? Tak, tak, tak. Taki żart. No nie, jest, nie, ale, no nie tak, jest. Ale przecież Józek ma, jest największym restauratorem Zakopanem. Tak przynajmniej twierdzi. No dobra, dostarczają tych bogów. No dobra, ale jeszcze zanim to Agnieszka ma kolejny meltdown. No ma meltdown. Warto o tym powiedzieć, że jest histeria total. Other side, Żasz. Gdzie jest other side? Tam. Nie no, nie, nie, nie. To jest godzina... Żasz, proszę cię. Nie no, teraz, ale ja się tak nie umiem ścigać. Piotr próbuje ją uspokoić, bo ten problem był, słuchajcie, z tymi bożkami, tak? Oni nie wiedzieli, po pierwsze są na Tajwanie, prawda? Tak. I jest problem z tymi stopami, tak? A tutaj jeszcze jest większy problem, bo te bożki. Wystarczy, że inni wpieprzyli się do jakiejś... Żaś! To... Niech sobie pojechali! Okej? Okay? Dobra. No i ona oczywiście totalna histeria. Ty planujesz! Okay. Ja poszłam za tobą! Okej! Okay. I miałeś zły... Okej! Okay. Zrobiliśmy to, co zawsze! Okay. To, co zawsze, czyli krzątanie się w miejscu, bez sensu. Też mam tutaj niezłą wymianę. A, bo Piotr do niej mówił, no to zmień sobie parę, zmień sobie parę, jak ci nie podoba, zmień sobie parę. Idź do innej pary. Bez sensu. Idź do innej pary. Bez sensu. A ona jemu, że Piotr nie trzeba zmieniać, bo jedziemy do domu. I oczywiście w histerii totalnej. Skąd ja to znam? Idź, zmień parę. Dobrze zmienię. No to zmień. Piotr nie trzeba będzie zmieniać, wracamy do domu. Agnieszce coś się ubzdurało, że w tym odcinku odpada jakaś para. Tak, że to jest eliminacyjny ewidentnie odcinek. Bo jakby już widać po tych słowach, więc może rzeczywiście odrobinę bardziej wchodziło jej to na psychę, no ale nie oszukujmy się, ogólnie Agnieszka zawsze, przeważnie jest w histerii, tak. I okej, okay, dobra, przyznam, że momentami to bywa męczące, ale z drugiej strony ja nie mogę, wiecie, być taki anty-Agnieszka, ponieważ staram się zrozumieć, jak wielkie tam emocje się dzieją. Oni ścigają się na innym kontynencie już któryś tam dzień, rozumiecie to? I to już wystarczy. Trzeci tydzień. To już wystarczy dla mnie całkowicie. Bez domu, bez dzieci, bez wszystkiego. Gdzieś na jakiejś ulicy biegną, no to jest chore przecież. Nie dość, że musi biegać za tobą, to jeszcze zmuszasz go do gier i zabaw, które on ma gdzieś.
chciał go animować, znęcałeś się nad nim, chciał, tak. On nie mówił nie, on chciał. A co miał powiedzieć? On wydawał z siebie niemy krzyk. Po dostarczeniu... cześć Menia. Cześć Menia. Po dostarczeniu tych bożków było nowe zadanie, ale czyli... poczekaj, bo ja jeszcze chcę dokończyć z tymi bożkami, bo też bardzo sprytne, sprytna rzecz, ale też taka oczywista z drugiej strony, że ostatecznie dwie pary, na pewno Piotr i Agnieszka, a druga para, to nie pamiętam kto to był, czy to były albo mandaryny, albo jagny, gabny w sensie, ostatecznie z tymi bożkami wsiedli po prostu do autobusu miejskiego. Tak. Siadaj mordo. Co się wydaje takie... dosyć proste rozwiązanie, oczywiste, ale jednak... ale z drugiej strony proces. Zauważ, że jak oni wcześniej ścigali się na Filipinach, gdzie mm-hmm. tak chętnie się ludzie zatrzymywali samochodami, ja założę się, że w wielu miejscach tam na Filipinach nie było nawet komunikacji miejskiej. No tak, no przez jakieś wsie. A tutaj to jest kompletnie inna cywilizacja, tak? Tutaj znowu nie chcą się zatrzymywać, ale mogą sobie spokojnie pojechać jakimiś autobusami, ale wiesz, no też trzeba wpaść na coś takiego niby prostego. Tak. Where is the bus? Bus? Here? Jedzie autobus! Okej, okay, możesz. W końcu doszliśmy do momentu, gdy dostarczyli bogów, no i było nowe zadanie, policzyć figurki Buddy. I tych figurek było... prawie 300. Prawie 300, 278 nawet. No i można było się pomylić o 15 tak. ogólnie, więc... ja byłem... się mylili. Mylili się. Mylili się, no ale w końcu wszyscy odgadli i był bo zadanie... tam były takie etapowe. Tak, tam zadanie, byli na jakimś takie takim, mini zadanie. Kompleksie jakimś takim świątyniowym, no i było właśnie policzenie, tam oni dostali jakieś banknoty. Nie, wtedy oni musieli odpowiedzieć na 5 pytań. Dalej? Tak, było 5 pytań. I jak prawidłowo odpowiedzieli na 5 pytań, 5 pytań dotyczących jakichś rzeczy, co jest, co to jest, tak? Tak. Że robi kupę i siku na przykład, takie nie? Takie kalambury jest, nie? Trochę, czy jak to się tam nazywa? Nie kalambury. Inaczej to się nazywa jakieś jakoś. Coś innego. Następnie dostali banknoty i musieli je spalić w sakralnym piecu. Tak było. Nie wiem, mam to teraz spalić. Musieliśmy spalić wszystkie pieniądze. Co nie było łatwe. Palenie pieniędzy przychodzi nam z trudem, bo nie rosną na drzewie. Palić pieniądze, no kto to widział po no, prostu? No to pomiędzy, to się przelewa już. No. No. Kartki, dawaj, dawaj, stamtąd tylko opakowań. Sakramencki ognisko. No dawaj, dawaj, Piotr. Meta tego zadania była oczywiście u Darii i dalej grały dwie pierwsze pary, a dwie pierwsze pary to byli chłopcy z MMA oraz Gabna. Gabne. Gabne. I była to gra o amulet i 5000 ziko i gra polegała na tym, że trzeba było odgadnąć kawałki wierszy na tablicach. No coś takiego, takie koło fortuny. Fortuny, że masz literki. Masz, to nie były tablice, tylko to były takie no lampiony. Taki, no tak, no takie. I na każdym lampionie była, po jednej stronie był ten litera po mandaryńsku, a po drugiej po naszemu. I trzeba było, jedna osoba z pary musiała pokazać, czy jakoś opisać ten znak po mandaryńsku tej drugiej osobie i ta druga osoba musiała gdzieś tam pobiec, żeby... znaleźć ten znak spośród... odpowiedni, tak? Coś tam i po prostu odsłaniali i to musiało ułożyć jakieś hasło. No i kto pierwszy odgadnie to hasło, ten wygrywa. Tak. No i tutaj były na przykład dwie różne metody całkowicie, ponieważ panowie pokazywali sobie rękami, jak to ma wyglądać, gdy panie... działały na wyobraźnię i na przykład mówiły, no to jest domek przecięty na pół, nie? Tak, takiego, tak, coś tak, w stylu. Tak, tak, takie rzeczy. Odechcesz? Nie. Resuscytacja? Jakaś lekarza wezwać? Nie, ja to, mam 200 teraz. No i chyba to pokazywanie lepiej poszło, bo panowie wygrali ten pojedynek. Tak. Szybciej, jakoś trzy pierwsze litery, bo tam było chyba powiedziane jeszcze, że to musi być przysłowie. I trzy pierwsze litery po prostu już odgadli i to było na tyle oczywiste, tak, że... Tak, to był jakiś jętliczek, pętliczek chyba. Bo tak, bo ty też zgadłeś, ty zgadłeś przed nimi właściwie, więc ty powinieneś wygrać. Właściwie ja wygrałem. Poproszę TVN o 5000. Brzega do kwiatka? Brzegam, no wolę brzega do kwiatków niż do ciebie. Muszę powiedzieć, ja już to mówiłem wcześniej trochę, ale to się cały czas utwierdza we mnie, że naprawdę polubiłem Gabi. Siadaj mordo.
Tak, ja tak samo. Naprawdę polubiłem Gabi. Gabi jest... ma takie poczucie humoru, które bardzo mi pasuje. Tak, jest taka trochę oschła, ale z drugiej strony zabawna, ale zabawna w taki specyficzny sposób, taka trochę mroczny. Taka udawana powaga, taka ironiczna. I jest bystra, ale tak jednocześnie jest. Nie jest taka, wiesz, nie wiem, że wyżej sobie dupę ma. Mhm. Jest taka, obserwuje wszystko z bezpiecznej odległości, zawsze jakoś sprytnie coś odpowie. Naprawdę spoko, Gabi. Kciuki w górę dla ciebie. Tylko animować, znęcałaś się nad nim, tak. On nie mówił nie, on chciał. A co miał powiedzieć? On wydawał z siebie niemy krzyk. Ja jeszcze muszę to zrobić. To będzie dziwne, ale muszę to zrobić, że muszę no, trochę chyba pochwalić właściwie, tak to wychodzi, Darię. Daria. Że w tym zadaniu z tymi właśnie lampionami, odgadywaniem, ona jakby coś robiła. I coś sprawdzała. Tak, była zaangażowana, komentowała je. To. Była taka, brała w tym rzeczywiście udział. Chciałbym, żeby to tak się działo w każdym, przy każdym zadaniu. Myślę, że to byłoby wtedy ciekawsze i takie jaśniejsze też dla uczestników i dla widzów. Więc no, polecam. Myślę, że ja po prostu jestem zmęczona Tajwanem. Jest tak, jakbyś ogień wkładała do wody po prostu. I to wiadomo, że on musi zgasnąć. I trzeba porzucić myśli o wyścigu tutaj. Skoro jestem już przy chwaleniu, to pozwolę sobie jeszcze... Dobrze dzisiaj leki mu weszły, co? Pochwalić trochę montaż. Montaż? Trochę montaż pochwalić. Ja nie pamiętam już teraz dokładnie, ale tam w którymś momencie wjechała lokomotywa Tuwima. Ktoś... A, tak, tak. Wydaje tak. mi się, że chyba ten MMowiec... MMowiec chyba... Mówił, recytował lokomotywę, bo chyba po prostu tam czekając, aż Józek przyjdzie, tak, tam powróci, recytował lokomotywę, bo mówił, że tam recytuje, nie wiem, swoim dzieciom, czy kimś tam, komuś tam i po prostu recytował tę lokomotywę, a jako, że Józek, tak, jako ta połowa, która musiała więcej biegać, biegał. I się zmęczył, to strasznie sapał, co tak jest było. Normalne. Więc śmiesznie to było zmontowane. Fajnie, że wpadł jeden pomysł, bo to niby się wydaje oczywista, ale przy wielu oczywistościach jakoś nie skorzystali montażyści z tego, więc tym razem się udało. Mieliśmy sapiącego Józka w trakcie, gdy jego kolega recytował lokomotywę. Choć tutaj troszeczkę pochwaliłem, to zaraz muszę znowu skarcić. Niestety. Takie życie. Ponieważ na koniec tego zadania, gdy już właściwie panowie wygrali, była jak dla mnie trochę niezręczna sytuacja. Ponieważ Józek od tego całego zmęczenia biegania... O Jezu, tak upadł to było. Na ziemię, w sensie położył się, był taki, że mu słabo jest. Ja widziałem takie sytuacje wielokrotnie w różnych programach amerykańskich reality. Po prostu, gdy komuś jest słabo automatycznie, to zawsze wchodzi od razu ekipa medyczna, która powinna być zawsze, szczególnie przy zadaniach, pod ręką po takich prostu. Takich wyczynowych. Bo nigdy, słuchajcie, nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku to może eskalować. Oczywiście. Po prostu ciśnienie, sprawdzić jakieś odruchy i sprawy. To się może przewrócić nawet na prostej drodze, tak. biegnąc, wiesz. Zresztą, no nie oszukujmy się, ale też to dodaje trochę emocji programowi. No tak, jak ci wbiega cała ekipa, ci fotografują. Więc według mnie jest to warte, ale tutaj to tak nie działa. Nie wiem, czy tam w ogóle są jacyś medycy, nie, czy, no, to, muszą czy oni mają po prostu jakąś apteczkę z plastrami, ale w tym momencie, gdy on na początku upadł i leżał, a później wymiotował krzaki, bo tak po prostu się przemęczył, to montażyści dali mu śmieszkową muzyczkę. Tak. To było niepoważne. I nikt nie przyszedł się zainteresować nim, więc to było takie trochę dziwne akurat. Przyszła komenda, że mają łapać stopa do następnego miejsca, no ale wszyscy złapali tak naprawdę stopa, po czym musieli tego stopa zatrzymać, bo dostali wszyscy SMS-y, że zbliża się pora senków tak, i muszą szukać noclegu. Looking for a place to sleep, and tomorrow we have to go to Dashi. No money, no. No money, give me.
Mam wrażenie, że tym razem wyjątkowo wcześnie dostali te informacje o noclegach, bo tak było dosyć widno i oni mieli też tam później dużo czasu jeszcze do zagospodarowania. Wydaje mi się, że chyba każdy wtedy znalazł... Wszyscy znaleźli... Prędzej czy później znaleźli nocleg, ale nie było z takim, takim to problemem. Usłyszał no money. To mina mu zrzedła. Powiedział, że on też no money. Jakby, że nie. So sad. Całkiem ciekawe rzeczy oni, i dzięki temu my również się dowiadywaliśmy później, bo na przykład górale zatrzymali się w jakimś domu, gdzie produkuje się herbatę. Tak. Taką sypaną. I tamte osoby, które nie wiem, miały tę firmę herbacianą czy cokolwiek, pokazywały, jak te herbaty się tworzy, że ciekawe. Ona na początku jest taka jakby zapakowana, żeby nasyciła się tymi różnymi jakimiś innymi składnikami i później po czasie to się otwiera i to w ogóle, więc to było bardzo ciekawe, było to fajne. Znowu głowaccy zatrzymali się gdzieś innej, jakiejś posiadłości i ćwiczyli jogę. Tak. Co myślę, że dla Agnieszki akurat mogło być skazane. Ale szło jej... opornie. Pukanie do domów jest całkiem ciężkie. Dla mnie przynajmniej. Tak. Staramy się przyzwyczaić, że tak ma być. No. Mandaryny tańczyły z paniami na ulicy gdzieś, więc było całkiem miło i pogodnie. Jakieś były atrakcje w związku z tym związane i miło się to oglądało. No. Następny dzień nadszedł, więc dalej wyścig, dalej łapanie stopów. Tak naprawdę nic się nie wydarzyło podczas tych stopów. Dotarli, kolejne zadania. Dotarli tak do miejsca zadania. Miejsce zadania i zadanie, czyli bączek, który musi się kręcić minimum jedną minutę. Takie małe bączki. Takie małe bączki. Wiecie, o co chodzi. Że się tak poprze ten... liną linką. I on po prostu... Tylko mam wrażenie, że te takie bączki, które my kojarzymy, to one z tą linką były jakoś połączone. Tak mi się wydaje. A tutaj było coś takiego, że ta linka była zakręcona na tym bączku i jak się pociągnęło, to ta linkę jakby zabierałeś ze sobą, tak. A ten bączek się sam kręcił bez niej. Każda z par musiała zakręcić tym bączkiem przez przynajmniej minutę. Dowiedzieliśmy się też na przykład od Piotra, że pierwszy bąka puścił w programie Józek. To jest ważna informacja, dziękujemy za nią. Na co Agnieszka była na maksa zdegustowana, no ale tak jest życie, Agnieszka. Agnieszka. Muszą odebrać linę. To była kolejny etap zadania, że muszą odebrać dużą linę w jakimś sklepie, w jakiś, nie wiem, czy to w jednym sklepie, bo czy w różnych sklepach. Chyba w różnych. No nieważne, ale z jakichś takich miejsc i pamiętam, że jak byli właśnie głowaccy odbierać tę linę, to Piotr mówił do Agnieszki, że jeszcze do łazienki by poszedł. Ale no przecież nie ma czasu. I słuchajcie, okazało się, to było całkiem ciekawe akurat, że po tym, jak oni zakręcili te małe bączki i odebrali linę i dotarli gdzieś tam na kolejne miejsce z tymi linami, te liny były im po to, aby zakręcić wielkimi bąkami. Dobra, dajcie tego bączura. Ale takimi naprawdę wielkimi, takimi bydlakami. Dlatego wielkimi. Te liny były potrzebne, bo były takimi po prostu jakby linkami od tych bączków małych, tylko do dużych bąków. Tak. 3, 4, 5. Nie, to się wyplątało. Co? Ogólnie ciekawe. Też musiały się zakręcić te bąki duże, oczywiście. Tak, musiały się zakręcić. Ale był problem. Był problem, ponieważ... Było Darii. Nie było Darii oczywiście na miejscu. To jest główny powód, nie było Darii, bo jak była Daria, to rozumiem, że inaczej było. Ale zamiast Darii byli chyba sami panowie, którzy pomagali im jakby te bączki zakręcić. Nie, mi się wydaje, że tam był jeden pan. Aha. I on po prostu był tam po to, aby się pokazać im, żeby pokazać im, jak to robić. Mhm. I z tego, co ja pamiętam, to głowaccy... Nie mam siły na te zadania, o ja. To głowaccy kombinowali przy tych bąkach w tym samym momencie, co gabny. Kurde no. Straciliśmy strasznie dużo czasu tam. Strasznie wszystko, co nadrobiliśmy, to straciliśmy, Piotr. Głowaccy nakładali tę linę na bąka, gdy gabną, ten pan ją nakładał. Trzymaj, to. Co? To. Jak? Czekaj.
Przestań krzyczeć na mnie. Przegrałam przez bączka. Zajebiście głupa. Przestań przegrywać mi. Rozumiecie? Ten pan, który miał tak naprawdę czuwać nad tym zadaniem i po prostu wyjaśnić im, pokazać czy coś, z tego co ja rozumiem, po prostu jakby im to ułożył, nastawił, że jedyne co one musiały zrobić, to pociągnąć za sznurek, tak? I tym sposobem one zakręciły tym bączkiem za pierwszym razem, a ponieważ głowaccy sami nakładali ten sznurek, to dopiero udało im się zakręcić za trzecim razem, co też nie było takie proste, bo słuchajcie, ten sznur był długi, więc to trochę zajmowało czasu zakręcenie tego. Ja ich bardzo lubię, natomiast oni za bardzo się angażują w zadanie, w sensie mam wrażenie, że dla nich to jest śmierć i życie. Więc Agnieszka wpadła w apogeum histerii po prostu. Tak. I tutaj trochę ją rozumiem, bo to było niefajne, wiesz? To było nie fair. Tracą dystans. Kręci im się. Kręci im się! No właśnie. Nie było osoby z produkcji, która by pomogła. Dopilnowała tego. I mamy dwie drużyny i jednej drużynie ktoś pomaga, a drugiej drużynie nie. Bo pan im zakręcił linkę. Pan im zakręcił linkę? No to zajebiście, że im pan zakręcił linkę. No, sorry, no trochę średnie to jest, więc jak im się za pierwszym razem nie udało, bo jak chcieli zakręcić, tak, ciągnąć ten następny sznurek, to on po prostu spadał. Za drugim razem to samo. To zajmowało czas i Agnieszka już była w takim momencie, że po prostu w pewnym momencie się śmiała i płakała i ciężko było powiedzieć, to było trochę już takie crazy, ale było źle. Super, nam pan nie zakręcił. Dobra, Rzeźki, proszę cię! No ale się udało ostatecznie wszystkim zakręcić tym wielkim, bydlęcym bąkiem. Udało się, ale Piotr nie wytrzymał już. Skup się teraz! No my robimy sami! Skup się teraz! Tak, Piotr już się tam złamał. Piotr się wydarł na Agnieszkę w końcu. No. Po 3 tygodniach. Tak się na nią wydarł, że w końcu uciszyła się, słuchajcie. No prawda. No ale jakby chciałaś, to masz. I mamy nie otwierać. No. Trzymaj. Górale dalej bawili się w przedrzeźnianie głowackich. Tak. Co było znowu słabe i znowu dziecinne, ale z drugiej strony, no obie pary ze sobą nie przypadają za bardzo i tak jak wspomniałem wcześniej, Agnieszka też jakieś dogryzki stosowała. Tak. Józek jest... On jest, czekaj, on jest chyba dzieckiem bogatych górali, nie? Więc no trudno, no chyba nie będą przyjaciółmi. Taki żart. Po tych bąkach był jeszcze jakieś takie dziwne coś, takie dziwne zadanie. Takie mikro zadanie z dupy właściwie. Z dupy, że mieli jajka. Zwykłe jajka. Jajka, kurze. Zwykłe kurze jajka. I mieli te jajka ułożyć tak, żeby stały. Na chodniku. Pionowo tam, na chodniku. Tam były, wiecie, taki chodnik był trochę nierówny i po prostu musieli postawić w takich miejscach, żeby te jajka stanęły. No jakiś bezsens totalny. Nie wiem, no nie zajęło dużo, nie było to trudne, było to dziwne, ale no dobra. Wiesz, chyba w ostatniej chwili musieli coś wymyślać. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedno zadanie. Dobra, to postawię jajka. O, super! 3 pary, czyli mandaryny. W ogóle dzisiaj mandaryn prawie nie było. Bardzo mało było mandaryn. Can we sleep at your place? Me and my... No, can you help us? Mandaryny, górale i gabny szukali Darii w złym parku. Bo mimo, że mieli akurat dobrze opisane, te nazwy były może podobne, ale no jednak to nie był ten park. Głowaccy jako eksperci i tacy profesjonaliści jako jedyni wiedzieli, gdzie dokładnie się dostać i jechali tam samochodem, ale mieli jakiś mega niefart z kierowcą, bo kierowca sam nie wiedział, gdzie jedzie. Bo jestem też na to, że towarzystwo, z którym się ścigaliśmy, zepsuło mi od pewnego momentu te zabawy. I jeszcze Agnieszka mówiła, że jakąś tam mieli stłuczka. Były jakieś tak, jakieś ta, ona w ogóle zaczęła płakać w tym samochodzie, przez, on cały czas ich przepraszał, że nie wie jak jechać i ten, ona płakała i była taka, it's over, nie? I jeszcze bardziej nakręcając te po prostu spirale szaleństwa. Co ja im dzisiaj powiem? No żeby spierali. No i mamy metę. No i mamy metę i pierwsze na mecie, już zdradziłem właściwie trochę, były gabny. Mam wrażenie, że na ostatniej prostej wydarzyło się absolutnie wszystko. No, cyrk na kółkach. Jagusia widzi, że jest stanowisko, że jest flaga, leci, więc ja za nią. Dawaj, dawaj, szybko! Ta się drze, wszyscy się drą. Baby, moja kochana!
Co oznacza, że po pierwsze przechodzą do finału automatycznie, tak. W następnym odcinku się nie ścigają, odpoczywają sobie w spa tuż przed finałem. Tak, czyli zajebiście. Czyli zajebiście. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Co, my sobie jaja robicie? Ej, nie! Co ja Poczna ci! Co się stało? Ja. I ostatni dobiegli głowaccy, więc oni byli już totalny mes. Byli przygotowani na to, że odpadają, ale Daria im wytłumaczyła, że nikt nie odpada w tym odcinku przecież. To nie jest odcinek eliminacyjny. Więc Agnieszka... Wtedy Agnieszka powiedziała takie zdanie, sobie zapisałem. W życiu bym nie przeżywała takich dramatów, gdybym wiedziała. No nie wiemy tego, Agnieszka. Pan im zakręcił linkę? No to zajebiście, że im pan zakręcił linkę. Mam pewne obawy. Mam pewne obawy niestety co do następnego odcinka, bo obawiam się, że odpadną głowaccy albo mandaryny. I mam obawy niestety, że to będą mandaryny, bo jednak przez cały program głowaccy i górale najbardziej im zależało i najbardziej walczyli. Mhm. I po prostu, no będzie mi bardzo przykro, jak mandaryny odpadną tuż przed finałem. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, może jakimś cudem. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, za kogo trzymacie kciuki. No i widzimy się za tydzień. Tak. Pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.